mówimy o tym, co dzieje się blisko ciebie. Było to mniej więcej w tych okolicach. Trudno określić ramy czasowe. W takich chwilach się nie liczy czasu, liczy się człowiek. Pozbyłem się wszystkich ciężkich elementów umundurowania, które oddałem pod opiekę naszemu strażnikowi miejskiemu i wszedłem do wody. Nie, to był rutynowy dzień, nie było żadnych nadzwyczajnych wydarzeń, zwyczajnej interwencji. W momencie, gdy on płynął po ciało mężczyzny, ja tutaj świeciłem latarką z brzegu, żeby on miał lepszą widoczność. W międzyczasie zbierałem jego umundurowanie. W momencie, gdy dopłynął do brzegu, pomogłem jemu, jak i temu mężczyźnie, znaczy wyciągnąć ciało z wody. No, niezwłocznie po wyciągnięciu ciała przystąpiliśmy do czynności zmierzających do ratowania jego życia, przywrócenia czynności krążeniowo-oddechowych. Wykonaliśmy masaż serca na zmianę, to jest kolegą. Po chwili przybiegli ratownicy medyczni, którzy... Nie było obawy, że pan może nie wyciągnąć z wody, nie dość, że tego mężczyzny, to jeszcze sam nie dopłynąć do brzegu? Tak akurat nie zastanawiałem się nad tym. Obawa dopiero była, jak mi zaczęło brakować sił przy powrocie na brzeg. Mhm. Wtedy to był moment.